Siemka, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej części odcinka 5 Let's Play Crash Bandicoot 3 Reborn. I na samym początku chciałem tylko powiedzieć, że fioletowy klej na to rzeczywiście jest ametyst. Sprawdzałem na Google i od razu wyczaiłem jakieś fajne nazwy dla innych klejnotów. Oczywiście wiadomo, szmaragd, szafir, ale jest taka fajna żółta nazwa dla żółtego klejnotu, którą powiem dopiero wtedy, gdy go będziemy zdobywać za ekranem. Wczytaj, zapisz. A na razie przechodzimy do dwóch ostatnich planż w tym trzecim Warp Roomie. Czwarta z kolei to Road Crash, czyli crash, wypadek drogowy. Właściwie to nie wiem, czy uda mi się klejnot zdobyć, czy nie, ale no cóż, zobaczymy w praniu, wyjdzie to w praniu. Zapraszam. Oczywiście. Zapomniałem na pierwszym wyścigu powiedzieć, że najbardziej opłaca się gaz wcisnąć zaraz przed włączeniem się zielonego światła. Wtedy crash staje dęba i ma o wiele większe przyspieszenie z początku. I bardzo łatwo wtedy wyprzedza tych dwóch pierwszych delikwentów, rywali, przeciwników, konkurentów. Czy mi się to zrymowało? Czy mi się to zrymowało? Chyba tak. I tutaj te automobile mogą już skakać na rampach i mogą wrednie na nas spaść, ewentualnie nas przyblokować przy wejściu na rampę, albo odepchnąć od nich w ogóle. A wtedy to jest strata skrzynek i w ogóle. No, w ogóle, no. I tak, jest tu więcej tych samochodów policyjnych, jest więcej... W ogóle to były jakieś dziury w pierwszych wyścigach? Chyba nie. Tak więc są nowe przeszkadzajki w postaci dziur. Jest więcej też tych takich szlabanów, tych, co stoją na drogach. Nie wiem jak to nazwać. No szlabany, no, po prostu szlabany. O właśnie, czy na tych rampach da się robić takie fikołki, jak Koko robi na motorówce? Sprawdźmy. I w tej planszy nie bójcie się ściągać palca z gazu, o nie. Jeśli chodzi o te większe zakręty. Czy ja rozwaliłem wszystkie te cztery skrzynki? No nie wiem, czy jechać na szybko, czy starać się o klejnot. O, właśnie na przykład tutaj. Tu jest najgorszy, ostry zakręt w całej serii wyścigów. Tutaj jedziemy na minimalnym gazie, tak? Lekko trącamy klawisz, bodajże X, odpowiedzialny za gazowanie. I jesteśmy trzeci, i to jest bardzo dobre. Ajajaj, mam nadzieję, że nam się uda wszystko ładnie zrobić. Chociaż, nie wiem. Może się nie udać, ale wtedy nie płaczcie. Ja też nie będę, postaram się nie płakać. Nie, teraz nie wygramy. Jak nie zaliczymy tego przyspieszacza, to nie wygramy. Mordę jeża. To była ostatnia skrzynka. Mamy chociaż wszystkie... Tak, wygramy, to jest przyspieszacz. Jest. Ah, so long, fucker! I mamy i klejnot, i kryształ. Jaki syn się udało, nie no. No bo jak grałem na to w to próbnie, żeby sobie przypomnieć, czy w ogóle jest szansa zbierać skrzynki, no to... Jeśli na tym przedostatnim przyspieszaczu... Ale lagowało. Jak na tym ostatnim przyspieszaczu walnąłem w tył tego samochodu, co mnie... No, co był na drugim miejscu, to po prostu mi się nie udawało potem wygrać i no, już straciłem wszelką nadzieję, ale... Wracamy już chyba do ostatniej planszy średniowiecznej. Czemu wracamy? Przechodzimy. No, przechodzimy. I jeszcze póki nie zapomniałem, to jest bez sensu zupełnie według mnie, że w planszy z... No, starożytna Azja, starożytne Chiny, nie ma w ogóle planszy z jazdą na murze chińskim, czy jakiejkolwiek innej planszy chińskiej, no japońskiej ewentualnie, no pff. No trochę bez sensu to rozegrali, rzeczywiście mogli na przykład średniowiecze drugie przesunąć tam, albo nie, tą Arabię mogli przesunąć tam do Warp Rooma Dingodile'a, a tutaj dać powiedzmy tego, to się bodajże nazywało Midnight Run, o, tutaj mogli dać Midnight Run, a tam przerzucić tą arabską planszę, no ale cóż, nie możemy takich rzeczy wybierać, ale... Tymczasem przechodzimy, ale ja mlaskam. Przepraszam was. Jadłem ciastko francuskie, to jest takie pyszne. Ach, dobra. Wracamy do tematu. 3, 2, 1. Następna plansza zwie się Double Header, czyli... No, ja zwykle, jak tak mówię, to używam tego przy okazji podwójnego headshota w Team Fortressie 2, ale... No, bo można to po prostu uznać za dwugłowych, no właśnie też podwójny headshot. Właściwie to nie pasuje za bardzo. Dwugłowi, powiedzmy dwugłowi, tak. Bardzo też pasuje do tej planszy. Jeszcze gadasz! Well, you've crashed a few parties before, but I never expected you to make it this far. If you don't turn back, I will inflict a thousand years of suffering on you and the entire universe! Widzę, entropiemu się znudziło gadanie, no ale pfff. Znowu będę mieć dużo do tłumaczenia. Jak ja lubię to tłumaczyć, ale nie, to serio jest zabawa, o ile... Nie gadałem jakoś dziwnie, nie gadałem z jakimś dziwnym akcentem.
Tak, głównie to chodzi o smoki, bo nie znalazłem jakiegoś specjalnego tłumaczenia albo tekstu dla smoków w Spyro. Akurat dla Crasha mam listę cytatów wszystkich, tak więc po prostu wbijam, patrzę co oni tam mówią i mogę to przetłumaczyć od ręki, od pamięci. No ale spotkaliśmy i już, oj, Boże, moja maska. Moje serce. Ale spotkaliśmy już i znowu spotkamy najbardziej charakterystycznego bossa tej... bossa. Potworka tej planszy, double header, czyli dwugłowego. Dwie takie głowy, blond, z tymi okularkami charakterystycznymi dla minionów Cortexa. Możemy po nim poskakać. Jeśli rozwalimy go na przykład z bazuki, która będzie dostępna po czwartym bossie, no to gościu zniknie i nie będziemy mogli po nim poskakać, niestety. Tutaj jest ten tunelik z Nitro, trzeba będzie uważać, bo te żaby, wiecie, odlatują, nie? Jak ona odleci w Nitro, no to może nam trochę życia zabrać, jeśli dosięgnie nas Fallout, że nie ma Nitro. Ale się rozgadałem. To chyba dobrze, nie? Najfajniej się tu leci w Time Trialu, gdy próbuje się na siłę ominąć wszystkich tych olbrzymów długowych. Ulala, ja tam widzę wyzwanie w postaci dziwnie ulokowanego życia. Bum. Nie ma po co próbować, stary. Uda mi się. Ajajaj, ale życie mam! Poświęciłem maskę dla życia, to jest chyba opłacalny deal. Chociaż czy ja wiem. Ta, powiedzmy. 3, 2, 1. Bardzo opłacalny. Dobra, ale no rzeczywiście, nie, mówiłem to przed chwilą. Nie wiem, czy to mówiłem do siebie, czy jak nagrywałem, ale... No właściwie jesteśmy w połowie gry, maksymalna liczba żyć to 99. No i połowa gry równa się połowie żyć, taka luźna myśl, nie związana z niczym, nie jest zbyt ważna, nie jest zbyt śmieszna, ale taka po prostu luźna, poważna myśl. Przemyślenia do rozwal! Nienawidzę po tym skakać, jak to zwykle wolę rozwalać. Hehehe, tak się to robi, like a boss. Rozwali się, nie? Rozwali się. Dużo tych migoczących skrzynek tutaj jest. I aż 90... A nie, to nie aż. Myślałem, że 191 skrzynek całkowicie jest tutaj w tej planszy. Znowu się matlam, ale to oczywiście mój znak firmowy. Ju. Fajna ta czapka. Ale jak wychodzimy i wracamy, czapki nie ma. Może uległa recyklingowi i posłużyła jakiemuś następnemu czarodziejowi. A akurat mi się przypomniało o następnym czarodzieju. Mówiąc o następnym czarodzieju, przypomniało mi się o tym, że... za ekranem przeczytaj zapis, poznamy, no, jakoby całą strukturę, cały mechanizm za tym warp roomem, za tymi wszystkimi potworkami i skąd oni się w ogóle biorą. Kto je tworzy? No właściwie za tym ekranem przeczytaj zapis, że jest coś takiego jak fabryka klonów na Kamino. Chociaż oczywiście nie tak skomplikowana, w końcu tylko głupi Cortex z małymi... z małym budżetem, shoestring budget. Gdzieś była taka plansza shoestring budget. Nie, nie plansza. To jakiś item gdzieś był, taki shoestring budget. Oh, Boże, jak ja nudzę. Mam nadzieję, że nie chociaż, że nie tak jak Aku Aku, ale trochę nudzę, nie? Nie, nie nudzę. Mam nadzieję, że nie. Ale dobra, tu mamy co? Ojej, prawie bym spadł. O, przeskoczyłem, dobra. No właściwie, wiadomo, ten TNT, jak wybuchnie, rozwali nam ten wyskakujący element. Wybijający, nie wyskakujący. Na ten za to łatwo skoczyć. Z tego co pamiętam, wystarczy się wślizgnąć, mamy i ślizg, i podwójny skok, tak więc możemy doskoczyć teraz praktycznie wszędzie. Jeśli chodzi wzwyż, jeśli chodzi w dal, no to wystarczy nam jeszcze kołowrót śmierci, wtedy będziemy mogli skoczyć, no naprawdę wszędzie. Razem z naszym super skokiem, kołowrotem śmierci i innymi takimi... O Jezu! Nie, myślałem, że przebije się aż do TNT i TNT wybuchnie. TNT wybuchnie mi pod stopami. Ja mam takie wrażenie, jakbym dziwnie to powiedział, w dziwny sposób. 30 skrzynek na 30, ładnie. I oczywiście zwracam waszą uwagę na jakże uroczą, jak na rok 1999 grafikę. No zobaczcie, w tle mamy ciemne chmury, pioruny biją tu i ówdzie, na początku się takie światło rozchodzi po chmurach dookoła i dopiero potem bije piorun. Widzicie, tam w tle jest taka świecąca kreska jakby, to jest element, z którego potem pewnie wyskoczy piorun. Tak, niekiedy w anime jest takie coś, że... anime i ogólnie w bajkach jest takie coś, że jakiś narysowany element jest bardziej taki jakby kreskówkowy się wydaje. No i wtedy mamy świadomość, że ten element zostanie zniszczony, poruszony albo coś się stanie. Gdzieś był taki demon czy coś w tym stylu, że inaczej narysowany element i już wiemy, co się rozwali w następnym ataku czy w czymś tam. Ale to takie ciekawe, ciekawostki bardziej, nie śmieszne, tylko takie ciekawostki, jak zawsze, jak ja lubię opowiadać. Jakie ja lubię opowiadać. O. Klejnot, kryształ! Mamy klejnot, też zaraz będziemy mieć... O, morda. Wyskoczymy, Aj, nie zdążyłem, wiedziałem, że nie zdążyłem. Ale co tam, maski się jeszcze kiedyś nadrobi, ale za to trochę niepokoi mnie świadomość, że będziemy walczyć z Nefariusem Tropim bez żad...
stryknął kozioł Bandicoota, a Bandicoot... Żaden niezbereźny rym mi nie wchodzi do głowy, tak więc wybaczcie, ale ja tego rymu nie dokończę. Stryknął kozioł Syjamraja, a Jamrajna... Nie, to jest kompromitacja. Ja się nie chcę kompromitować. Ale teraz ja... Przegram, zabiją mnie! Aaa! Przeżyłem. Co, myślicie, że zabiją mnie, co? Źle myśleliście. Ile to już trwa? To jest niedopuszczalne, żeby... O kurde. Żeby to trwało dłużej niż ten, gdzie zbieraliśmy klejnoty. Znaczy się ametysty i rubiny. To coś długo to trwa, coś długo ta druga część trwa. Dobra, hop. Ładnie. Ale chociaż mamy i klejnot i kryształ. Jak ja nie lubię chodzić bez akuaku, wtedy jest zawsze możliwość, że... Coś mi się stanie z klawiszami, coś za późno nacisnę, za wcześnie, no i wtedy zginę. Ja nie lubię ginąć, naprawdę nie lubię ginąć w Crashu, no. Double header. Ukończony w 66%. Ostatnie 33% to relikt. No, Crash dawno nie tańczył, tak więc nie sobie zatańczy. A, jakbym mały, zawsze to z wujkiem tańczyłem. To była zabawa. Juhu, stare, dobre czasy. Nic nie może się równać, nawet jakiś głupi emulator nie może się równać z graniem w Crasha na PlayStation 1. Na dwa pady w Crash Team Racing na przykład, w zimne, zimowe wieczory, jakieś 10 lat temu. 10 lat temu już był Crash, był. Nie 10 lat temu, 10 lat temu, kurde. Człowiek jeszcze jest przyzwyczajony, że mówiąc 10 lat temu ma na myśli lata 90, ale to... Nie wiem, 13 lat temu, 12 lat temu. No ale dobra, tak więc tego pięknie złotego, ornamentowo zdobionego czegoś, kółeczka. Pozdrawiam was i do zobaczenia w następnym odcinku. Kończę drugą część 5 odcinka Let's Play Crash Bandicoot 3 Reborn. Dzięki za oglądanie, łapkujcie, trzymajcie się. Cześć, tym razem wyskoczę, zamiast się kręcić, haha.